Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Axel, prowadzę kanał Retroarchiwizacja, na którym prezentujemy różnego rodzaju stare konsole, stare gry na takie platformy jak PlayStation 1, PlayStation 2, Pegasus, Amiga, Sega Saturn, Sega Mega Drive, również Nintendo. Ponadto różnego rodzaju wyprawy w poszukiwaniu gier i sprzętu retro pod nazwą Na Tropie Retro. Różnego rodzaju relacje z imprez, na przykład Pyrkon, Warsaw Comic Con, na który teraz na drugą edycję jedziemy w piątek, o czym jeszcze za chwilę będzie mowa. Niedawno był Podlaski Festiwal Anime, Pixel Heaven i różne inne tego typu imprezy, z których relacje pokazujemy. Ponadto różnego rodzaju naprawy, wybielanie, kącik warsztatowy, Amiga, Atari i tak dalej. I proszę Państwa, unboxingi i streamy. I tak właśnie dzisiaj się skończyło, że przyjechała jedna paczka. To jest nieplanowany odcinek. Zobaczymy, czy to zostawię, czy nie. Proszę Państwa, przyjechała paczka, jeśli to jest ta paczka, mi się wydaje, że to jest właśnie ta, z zestawem, bo akurat się trafił na Allegro zestaw PlayStation 1 z kilkoma demkami, który ja od razu zestaw sprzedam, od razu kupię, nawet zresztą zobaczycie zaraz, o co chodzi, bo to jeszcze jest jedna taka rzecz, którą tam chcę wykorzystać z tej paczki. Wykorzystam i sprzedam to, proszę Państwa, na Allegro i nic na tym nie stracę, tylko po prostu zwrócą mi się koszty. Tam wezmę te kilka płytek, które tam chciałem mieć, a resztę sprzedam. Ponieważ to nie jest z gier, to nie są te gry zamówione, to jest, ja osobiście to zamówiłem jakoś parę dni temu, czy tydzień temu, coś takiego, i dopiero teraz przyszło, nie? Bo taka trafiła się taka oferta właśnie, Aleksander, i witam Ciebie, Aleksander, i witam Kacper. Zresztą dobra, może nie przeciągając, no to będziemy odpakować powoli, tylko jeszcze poczekamy na pierwszych widzów, co? Axel, ustaw cel na nowe nożyczki. A to są nożyczki jeszcze z podstawówki moje, więc wiesz, bardzo długo je mam, więc głupio wyrzucać. Więc niech będą. Poza tym działają, no. Chwytasz, wiesz, i tniesz po prostu tam. Nie ma problemu z nimi, żeby ciąć po prostu to. Wiesz, do otwierania paczek, do jakiejś przycięcia taśmy klejącej, jak jakąś paczkę właśnie robię, czy list jakiś polecony, więc nie ma problemu. Witam Piotrek, My Retro Hobby, witam serdecznie. I witam Brexon, cześć. Dobra, drzwi zamknąłem tylko, bo słyszę, że brat tam też zamknął drzwi, żeby mu nie przeszkadzać, jak ja streamuję. Dobra, proszę Państwa, tam będzie PlayStation razem z grami i może najpierw pokażę, jeszcze zanim przyjdą widzowie, to pokażę, o co chodzi. Połamane ucho nożyczek. No, witam, number 8. Proszę Państwa, pamiętacie to? Na pewno pamiętacie ten odcinek o tym PlayStation w tym boksie, prawda? Pamiętacie? I razem, to było ten odcinek PlayStation znalezione w Lumpeksie. To możecie sobie znaleźć. To jest odcinek tam 90 chyba któryś, czy coś takiego, już dokładnie nie pamiętam. Teraz w tym momencie nie pamiętam, ale on jest na internecie. Tam ogrywałem też gierkę tą, jak ona się nazywa? O Jezu, Jeremy McGrath Supercross. I tam było właśnie to PlayStation, to z tym słynnym napisem tutaj, nie wiem, czy będzie widać, I'm the daddy. Nie wiem, ja postaram się bliżej pokazać, akurat kamera mi to zasłania, ale zobaczmy. No widać, I'm the daddy, to jest ten słynny PlayStation. I proszę Państwa, to był model tutaj według pudełka 9002, zresztą może będę pokazywał do kamerki, w końcu kamera jest włączona, patrzcie. 9002 to był ten model, Szanowni Państwo, natomiast w pudełku w środku, jak widzieliście na odcinku, była w ogóle konsola jakaś inna. Tu była konsola, to jest ta, jeszcze raz pokażę, I'm the daddy. O, i to była konsola o numerze seryjnym 7002, więc zupełnie inna, czyli jakaś mianka w sensie. Czy raczej po prostu ktoś znalazł boksa i w Lumpeksie włożył do konsolę, do boksa, w ogóle inną konsolę niż z pudełka, prawda? I akurat się trafiła taka oferta, tutaj ta paczka, która tam stoi. Jest model, który będzie pasował do tego pudełka, ale to wiecie, to tylko tam literki są. To są tylko literki, proszę Państwa, cyferki właściwie. I ktoś powie, o Axel, zwariowałeś, kupujesz dla cyferek tam, żeby tylko dopasować, i tak tego nikt nie sprawdzi. Ale to, wiecie, dopasuje, będzie do pudełka ten sam model pasujący. Ten model sobie sprzedamy, od razu mówię, od razu to pójdzie na sprzedaż. Konsola na live'ach ostatnio była katowana, znaczy katowana, no widzieliście, jak działała, no. Katowana to może złe słowo. Używana była na live'ach, więc jest sprawna. Widzieliście, było na niej dużo odcinków nagrywanych, dużo live'ów, więc ona będzie na sprzedaż, a tam to sobie zostawimy. I te gry, które tam są, część sobie zostawię, a część pójdzie na sprzedaż, więc ja na tym nic nie stracę, proszę Państwa. Nic na tym nie stracę.
I widzę, że znów nas przerywa trochę internet, więc powiedzcie, czy jest tragicznie, czy nie, bo jak tak będzie tragicznie, to ja nie chcę tego. Akser wyczerpał limit. Kurwa, no co z tym internetem znowu jest? O, czekajcie. Dzisiaj na pewno nie rozłączę, bo zbyt bardzo mi zależy na tym, żeby to dokończyć. Co jest w tym modelu zajebistego? Nic! Po prostu będzie do pudełka pasował. Nic nie jest zajebistego. Szczam w Mighty na widok SCPH9002. Ale on się niczym nie różni tak naprawdę. Dexon, on się niczym nie różni. Dobra, to co? To na razie na bok odstawiamy. Coś się przycina. No właśnie, kurwa, nie wiem o co chodzi z tym internetem. Nie wiem, proszę Państwa. Chyba laptop wysiada powoli już, albo karta sieciowa w tym laptopie. Zobaczymy. Doktor Haken Retro, witam serdecznie. Dobra, no co, otwieram to. Ja się tutaj przesunę, tak? Oto tutaj stoi na podłodze. Może tak pokażę kamerkę, żeby było widać tutaj mnie. Właśnie w ten sposób wyżej ją. O. Coś takiego, żeby było widać jednocześnie mnie i jak ja to odpakowuję, prawda? Trochę teraz ją niżej, ciutkę. O. O, i tak jest elegancko. Dobra. Widzisz, i nożyczki nawet nie były potrzebne. Tylko wystarczyło tutaj przeciąć. O. A tu drugie pudełko jeszcze jest, tak? A nie, to tak zabezpieczone. No dobra, to zobaczmy, co tutaj jest. Widzę, że są demka. Część z nich mam, więc część pójdzie na sprzedaż. Część nie mam, to sobie zostawię. Po kolei. Gadamy o grach. No tu mamy takie demko. Numer 49. YouTube coś nie wyrabia? Możliwe, no dobra. Lecimy już, nie będę tam, będzie przerywać, to trudno. To ja już na to nic nie poradzę, proszę Państwa. Nie wiem, o co chodzi, od paru dni jest jakaś padaka. Routera przed chwilą nawet restartowałem przed live'em, żeby, bo może myślałem, że to wina routera, więc zobaczymy. Więc taka płytka, co my tutaj mamy? Amjammer Lemmy, to jest druga część tego. Jak on się nazywał? Parapad Rapper. Na czerwono znowu się świeci. No nie wiem, o co chodzi. Da się to oglądać, powiedzcie, bo jak nie, to nie ma sensu będzie, jak to będzie przebywało, powiedzcie. Coś jedną rzecz wykombinuję, ja to po prostu będę nagrywał na komputerze, później się wstawi na internet. Dobra. Spocznij nagrywanie. Dobra, nagrywa. W razie czego, jakby coś nie poszło nie tak, to będzie nagrywało tutaj nas. Dobra. Tony Hawk Skateboarding, to wiadomo. No, deskorolka. I nagrywanie. Dobra, nagrywa. W razie czego, jakby coś nie poszło nie tak, to będzie nagrywało tutaj nas. Dobra. Tony Hawk Skateboarding, to wiadomo. No, deskorolka. Rata, tak, to nie pamiętam, co to było, tylko jakaś była zręcznościówka czy coś. Evil Zone, fajna bijatyka. Bardzo fajna bijatyka. Bugs Bunny Lost in Time, to fajna platformówka. Tank. A, to kiedyś pokazywałem na tym odcinku Netieruzę. No, padaka. I Decaying Orbit, to też. To były z Netieruzy właśnie dwie tutaj gierki. Dobra, lecimy dalej. Gdzie to mogę kłaść teraz te gierki? Tu może nie będą. O. Dobra, tu mamy jakieś takie demko, numer 48, numer 48, masz kurz w kablach, no fajnie. Anna Kornikowa, Smash Court Tennis, Krok 2, Omega Boost, Aeronauts, Command & Conquer, Red Alert, fajny jest. Total Driven, niedawno ogrywany, Time Sleep, to było pokazywane, Snet Jaruzzi i Opera of Destruction też było. Dobra, lecimy dalej. Tu mamy taką płytkę. Nie wiem, czy ja już jej nie mam. Możliwe. Dziękuję. Doktor Hackener, to dzięki za suba. Dziękuję bardzo. Tu mamy C12. To było pokazywane kiedyś na jednym demku u mnie, ta gierka. Z czym to porównać? No, graficznie to może z Metal Gear Solid 1, natomiast gameplay to troszkę inny. To już jest taki third person perspective, TPP, ale
ja wiem, szybciej do Tomb Raidera bym to porównał niż do Metal Gear Solid, jeśli chodzi o sterowanie, mechanikę. No, bo nic innego mi nie przychodzi do głowy z tamtych lat. Co tu mam jeszcze? Muppet, Monster Adventure, Batman of the Future i reszta to są filmiki chyba, zdaje się. Chyba i tak kupisz PS2, no a proszę cię bardzo, kupuj, kupuj. Tu mamy z Tomb Raiderem 3 demko. Poza tym jest Busta Groove, to taka taneczna gierka, Future Cop LAPD, Spyro, Victory Boxing, dwójka to jest box, wiadomo, Wrecking Crew, jedna z najgorszych gier na PlayStation moim zdaniem, zobaczcie sobie, Wrecking Crew, jak chcecie to sobie na Allegro sprawdźcie, czy na YouTubie, po prostu co to jest za gówno, po prostu gierka, która wygląda jak z, nie wiem, z Nintendo, ze SNESa, która wyszła, czy nawet, kurwa, gorzej niż ze SNESa wyszła na PlayStation. Sentinel Returns, to jest jakaś padaka, natomiast muzykę tutaj tworzył ten, Carpenter, kiedyś pokazywałem to, było na odcinku, Colony Wars było też i Mahjong też był. Dobra, lecimy dalej. Będzie pan dziś, Axel, coś jeszcze grał? Nie, bo się źle czuję dzisiaj. Serce mnie napierdala tutaj. Schorowany jestem ostatnio i sorry, nie za bardzo. Mamy tutaj Populous The Beginning. Bardzo fajna strategia. Kill, Crush and Destroy. Też strategia. Puma Street Soccer. Bardzo fajna piłka nożna. Bardzo fajna piłka nożna na uliczna, można powiedzieć, czy halowa. Uliczna, ale tak jakby... jakby na hali to było, bo sterujemy gośćmi i po prostu piłka się odbija od tych band, więc to można powiedzieć trochę jak halowa, no. Grandstream Saga to był chyba jakiś RPG, Lifewire, nie pamiętam. Music to jest symulator tego tworzenia chyba teledysków. I Video Poker Simulator, to też było pokazywane na odcinku tym Netieruzji przeze mnie. Dobra. A płytka numer 46 jest. Busta Move to nie... Busta Groove, człowieku. Nie pouczaj mnie, dobrze? Bo wylecisz zaraz, po prostu wkurwiasz mnie. To jest Busta Groove, a nie Busta Move. Widzisz? Busta Groove. A Busta Move to jest inna gierka. Będzie mnie pouczać po prostu. Przychodzi i mnie poucza tutaj. Serce boli, bo spaczek jedzenia nie jest... Zadbaj o dobre szamanie. Jestem odżywiony dobrze, to nie o to chodzi, jestem zmęczony po prostu pewnymi rzeczami. Ta lara z okładki to jest jeszcze z Tomb Raidera 2, a możliwe, wiesz? Możliwe. Grać nie będę, nie mam siły dzisiaj na to. Italian Job, to wiadomo, był na kanale ogrywany, pełna wersja. A ja tu płytkę chyba już mam, więc pójdzie pewnie na sprzedaż. Ja później posprawdzam, co mam, czego nie mam, 75 numer. Sheep, Dog and Wolf, Tintin, nie wiem co to było. Colin 2, Crash 3, Everybody's Golf 2, Worms Armageddon. Dobra. Takich demek nie czytam, bo nie mam na to siły. Player Manager, i tak będziemy te wszystkie gierki ogrywać kiedyś, no to wiecie, to nie ma sensu teraz czytać. Player Manager 2000, to już te menedżery się postarzały, bo tych zawodników już od dawna nie ma w tych drużynach. Micromaniacs. Mam pełną wersję, kiedyś pokażę coś, jakby czwarta część Micro Machines. Siphon Filter 2, o, demko jest, to sobie kiedyś też ogramy. No to jest wideo tylko, to jest tylko Lethal Video, więc tu nie ogramy, nie, niestety. Demolition Racer, było pokazywane na kanale Pro Pinball Fantastic Journey. No to pinball jeden z fajniejszych, więc pokażemy kiedyś. WWF Smackdown, jakiś wrestling. Engine, to są te samoloty, wyścigi samolotów, mam pełną wersję. Radical Bikers, było na kanale pokazywana pełna wersja. Renegade Racer, mam pełną wersję, też kiedyś chętnie pokażę. Coś w stylu Mario Kart. I Colony Wars Red Sun. No to Space Shooter taki w 3D. Witam Ami Melon. Jeszcze jeden tekst, Waderius, i wylatujesz, bo wkurwiasz nie tylko mnie, ale i innych. Mamy tutaj Drivera. To Drivera to chyba nie muszę przedstawiać. Roll Cage. O tym ostatnio była mowa, że ja tak się dużo zagrywałem w to demko i ktoś tam mi doradzał, żeby to kupić. Ale to przyjdzie pora, najpierw zagramy sobie w demko, później może kiedyś się kupi pełną wersję. Bloodlines. Nie pamiętam co to było. Retro Force to był chyba Space Shooter. Rugrats, platformówka chyba, na podstawie tych bajki, tej pełzaki. Tank Racer, to fajne wyścigi czołgami. I Adventure Game, to było pokazywane na odcinku Netieruzji, padaczne, padaka. Za to okładka z tym driverem, bardzo fajna. Numer płytki 44. Co jest za to, bo płyty CD, to są kasety wideo, VHS-y. Witam, Sebastian Woźniak. No właśnie ciebie wkurzył i innych też. Witam, Mike B1, cześć. Tu kolejna płytka. Roll Cage 2.
No właśnie, przed chwilą była mowa o jedynce. Le Mans 24, 24 Hours właściwie. To było niedawno na PC-cie, ogrywaliśmy na tym retro laptopie. Tam się, tylko tam się chyba nazywało Test Drive, Le Mans czy coś takiego i to grywaliśmy. Nawet to było spoko, ale pamiętam, że wersja na PlayStation była trochę gorsza niż na PC-ta. I Colony Wars Red Sun, tutaj kolejna część. Ponadto Space Debris, jakiś pewnie Space Shooter. Renegade Racer, to przed chwilą była mowa, coś w stylu Mario Kart. Gold Panic, nie pamiętam. Cool Borders 4, to wiadomo, to są te snowboardy. Demolition Racers, to też było przed chwilą i poza tym było na kanale pokazywane kiedyś. Medieval 2, to nie trzeba przedstawiać, no i reszta to wideo. A i jeszcze Grandia jest, Grandia, ale to nie pamiętam co to było, to chyba jakiś RPG był, nie pamiętam. Tą płytkę już kiedyś pokazywałem, kiedyś do Red Drake'a ją chyba wysłałem, ja już ją chyba mam. Takie same dema co w Polsce były, tak, tylko nie miały tych pudełek i okładek i miały inne nadruki, na przykład były czarne, a zamiast takich kolorowych, ale wszystko było to samo. Three Lions, to była chyba właśnie liga angielska czy coś takiego. Time Shock, nie pamiętam. Cardinal Sin, to fajna bijatyka na rycerzami na miecze. Rycerzami takim jakby ze średniowiecza, coś takiego, to było spoko. Ogramy kiedyś sobie. Forsaken, nie pamiętam co to było. Kula World, to wiadomo, była nawet mowa o tym chyba wczoraj. Platformówka, ale piłką plażową sobie skaczemy. Kick Off War, to jakaś piłka nożna. Deadball Zone, to sport przyszłości. Czyli na takiej arenie rzucamy piłką do siebie, ale przy okazji można jakąś piłą mechaniczną czy łańcuchem atakować przeciwnika. Coś takiego. Fajnie brzmi, ale niestety to było padaczne sterowanie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy na Szczecin. Tu płytka kolejna, numer 55. Witam Luz, cześć. Takie same demo to było. Dominik, cześć. Czy to broń z Donbasu. Nie wiem o co chodzi. Słabie żart. Swoje obecności już nerwujesz Wenders, tak. No, minutę na relaks, no. Dobra, Music 2000. To był ten symulator, właściwie nie symulator, tylko program. Program do tworzenia muzyki z sampli. Nawet spoko, tylko to w demku za bardzo tam nie pokażemy. Ja chyba nawet pokazywałem to kiedyś na jednym odcinku. W demku to za bardzo jest za mało sampli, żeby stworzyć jakąś fajną piosenkę i tam jest tylko krótko, nie wiem, pół minuty czy coś takiego w demku ograniczone. Formuła 1.99, o, to sobie kiedyś sprawdzimy to demko w porównaniu z tymi formułami, które kiedyś ogrywaliśmy już, 96, 97 i 98, nie? Ace Combat 3, była dwójka ogrywana demo i niedługo zobaczycie na kanale materiał z Ace Combat, nie, z Air Combat 22, mam przygotowany z automatu, Air Combat 22, ale na razie cisza, zobaczycie w swoim czasie. Eagle One Harrier Attack, to było fajne, to jeszcze było lepsze niż tutaj Ace Combat, też samoloty, tylko o wiele lepsze. Lepsze sterowanie, bardziej takie dynamiczne i widowiskowe. Action Man, tego co pamiętam to było coś w stylu GTA 1, z góry samochodzik był i strzelaliśmy do innych samochodów, ale były też chyba elementy platformówki w sensie takiej, czy raczej TPP, coś takiego, zobaczymy. Gran Turismo 2, Micromaniacs, który przed chwilą też był omawiany. Colony Wars Red Sun, to przed chwilą też było. Team Buddies, o! Na podstawie tej gry ostatnio ktoś na tym kanale 98 Demake wymyślił, że na podstawie tej gry mógł stworzyć tego Minecrafta. Jakby wyglądał Minecraft w latach 90. To właśnie wyglądałby tak jak ta gra. Team Buddies, możecie sobie sprawdzić. I ten Minecraft z latach 90. i Team Buddies. No to powiedzmy to jest prawie że to samo. No i dalej tutaj jakieś Make Your Own Music with Virtual DJ, czyli tutaj jakiś program do robienia teledysków. We Włocławku u mnie, jak się okazuje, to słuch zaginął OPSX. To bardzo mało gier było do kupienia. Dopiero OPS2 głośno się robiło, do tej pory tak jest. Furore robią dalej gry na PS2. Formuła 1 99 beznadziejnie i nawet menu okrojone ograniczające się do granatowego tła. A możliwe, ja nie grałem. Dobra, połączy nas z powrotem, czy nie? Ace Combat 3. No, kiedyś zagramy. Zacina trochę, zmniejsz bitrate. A faktycznie może bitrate zmniejszy. Poczekajcie. Może to pomoże, no. Bitrate. Wyjście. Może tak. Zmniejszyłem bitrate, może coś pomoże. Ale nie widzę, żeby pomogło. Zaraz zobaczymy. Zmieniłem o 500 mniej. Na 500 kilobitów mniej. Dobra, śpiewamy kurwa jakąś piosenkę po pijaku. O!
Sebastian Woźniak, niech to zbiórka się ruszy, 5 zł. Dziękujemy Sebastian za piątaka. Dziękujemy bardzo. I ustawimy jeszcze na mniej, na 1000. Pewnie się pogorszy jakość. Czemu dziś tak nie ściągasz? Nic nie ściągam. Nie wiem, nie dziś świetnie, tylko od jakiegoś czasu coś się dzieje. Albo z laptopem, albo z internetem, albo z YouTube'em. Nie wiem, o co chodzi. Może jestem blokowany na YouTube'ie czy coś. Nieważne, czy streamuję tu, czy w innym pokoju. Nie wiem, co się dzieje. No, a teraz pokazuję 10 tysięcy. Jaka palaka. Teraz prawdopodobnie gorsza jest jakość, więc powiedzcie mi, czy da się to oglądać nadal, czy nie, bo ja ustawiłem teraz 1000, czyli dwa razy mniej niż zwykle. Tak już się nie powinno robić raczej. Mamy tutaj teraz Stombi. Fajna platformówka w 2D, taka trochę graficznie przypominająca SNES-a. Nawet bardzo, może nawet można powiedzieć, że ona wyszłaby na SNES-a, ale jest bardziej rozbudowana oczywiście niż gry na SNES-a, proszę Państwa. I demo jest bardzo długie, więc kiedyś jak będziemy je w niej ogrywali, to chyba zajmie pół godziny albo godzinę i ja albo nawet nie przejdę go w ogóle, bo pamiętam, że kiedyś próbowałem całe przejść i nie dałem rady. I nawet kiedyś ogrywałem je na kanale, to było na odcinku, jednym z pierwszych odcinków, tam było Euro Demo 17 ogrywane. Ale proszę Państwa, było te demo takie długie, że zrezygnowałem, więc to tylko pokazałem tak ogólnie, to demko. Było kiedyś ogrywane, ale ja kiedyś przejdę całe je na live'ie czy coś. Ponadto mamy tutaj to było mówione, mamy Test Drive 5 od twórców tego Demolition Racer, Pitbull Interactive chyba, czy tak to się nazywało. I tam jest muzyka też Fear Factory. Ninja to był ten, takim niebieskim ninja się chodziło, taka platformówka, też bardzo fajna gierka. Circuit Breakers też było pokazywane na kanale, właśnie w tym samym odcinku co było Tombi. Takie wyścigi jakby Micro Machines, tylko w 3D bardziej. Gidarius to chyba jakiś space shooter. Scars to było też pokazywane jakiś czas temu, takie bardzo padaczne wyścigi dziwnych pojazdów. I World League Soccer, czyli jakaś piłka nożna. Tombi już od jego było, o no to spoko. Sorry, że jestem taki niemrawy, ale jestem zmęczony naprawdę dzisiaj. FPS masz jakieś pełne na PSX? Nie, chyba nie mam. Przynajmniej nie pamiętam teraz, żebym miał. Alien Trilogy mam, ale w to nie będę grał na pewno. Sprzedam. Euro 2000. Mam pełną wersję. Kiedyś bym chętnie pokazał. Bo ma fajną muzykę. Piłka jak piłka, ale jaka tam jest fajna muzyka, proszę Państwa. W tej gierce. Tony Hawk 2. Muppet Race Mania. To jest właśnie jak w stylu Mario Kart. W stylu Mario Kart, proszę Państwa. Ale jeździmy mapetami, czyli tutaj Kermitem albo jakimś tym, nawet nie wiem jak ten czerwony się nazywa, nie wiem. I w sumie zmniejszyłem bitrate i chyba teraz nas nie rozłącza, więc coś jednak z netem jest chyba, z uploadem. Trzeba będzie zgłosić do tej firmy mojej, do Neti. Tony Hawk 2 to było, Euro 2000 było, Mario Pace Race Mania było. WC Snooker, WC Snooker, no to chyba w toalecie ten snooker, co? Water Closet Snooker. Star Ixion, bardzo fajne. No znowu nas rozłączyło. Ha, czyli to nie jest wina bitrate'a, proszę Państwa. To jak tak, to zmieniamy z powrotem, bo to nie jest wina bitrate'a, tylko wina internetów. Nawet nas odłączyło, to bez sensu jest tak, kurwa. A live z kolacji, postawić na nogi, co zjesz? Ja dzisiaj jestem najedzony, ja dzisiaj dużo jadłem. Duży pożywny obiad, dużo słodkości i w sumie jeszcze będę później jadł. Witam Terf, witam Dante, kupuję gry z donate'ów, świetny odcinek zresztą, nie tylko moja, to musi być opinia, skoro tylu gron związek było, no spoko, to dzięki. Tombi rozgrywka na kilkanaście godzin, kiedy wybielanie będzie? Nie wiem, ale będzie, bo trzeba Amigę będzie wybielić, ale na razie to nie. Kurwa mać, poczekajcie, zrobimy inaczej, rozłączymy router znowu.
powiedziałem teraz bratu, żeby rozłączył router, więc jak za chwilę nas rozłączy, no to... To wiecie dlaczego. Dobra, proszę Państwa, kontynuujemy ponownie. Mam nadzieję, że to jest dalej ten sam stream, a jak nie, to nowy. Ale poczekamy jeszcze chwileczkę na widzów. Sam zobaczę, jak to wygląda na telefonie. Powiedz, czy to jest nowy stream, czy ten poprzedni Braxton, powiedz, bo już ja nie wiem. I tam Adam Plus, tylko powiedzcie, czy to jest nowy stream, czy dalej ten sam, co był, bo ja już nie wiem. Wygląda na nowego, tak? Dobra. To jedziemy dalej. Potem się połączy jakoś to. W każdym razie nagrywam i tak. Dobra. Dalej, kolejna płytka. To właściwie już pokazywałem, tak? To już pokazywałem płytkę. Następna. To zostawiam na później, bo to coś ciekawego będzie. Tu mamy WLS99 Michael Owen. I tu jest, z tego co pamiętam, mecz Polska-Anglia w tym demku. Więc też kiedyś sobie ogramy. Poza tym jest Roll Cage, który też był ostatnio już wspominany parę razy dzisiaj. Rival Schools. Bijatyka fajna w stylu, no, od Capcomu, czyli w stylu, nie wiem, Street Fightera, tylko w 3D. Akuji the Heartless, czyli coś w stylu TPP.
Tylko, że chodzimy jakimś gościem takim w stylu voodoo, coś takiego, z tego co pamiętam. Kiedyś sobie zagramy Wild 9. Wczoraj to było pokazywane na tym, na tej kasecie wideo, co żeśmy odpalali. Fajna, bardzo, bardzo fajna platformówka, gdzie takim można promieniem lasera, czy takim promieniem pioruna jakby, promień pioruna, jakkolwiek to brzmi, piorunem takim można łapać przeciwników i ich rozwalać o ścianę albo o podłogę. Bardzo fajny tytuł, kiedyś bym pokazał demko, a pełną wersję można nawet kiedyś, chociaż nie wiem, czy to nie jest unikat. Jak chcecie, to zobaczcie, po ile kosztuje Wild 9, czy Wild 9 na Allegro, bo ja teraz nie będę sprawdzał, bo wiecie, to już nie będę odpalał przeglądarki, bo znowu zaraz coś tutaj zacznie się ciąć. Pool Shark, czyli no, bilard. Monkey Hero to była, z tego co pamiętam, taka platformówka z góry widziana, takie 2,5D. I Total Soccer to było w Netieruzji, kiedyś pokazywałem ten odcinku Netieruzji. Energetyka zapadania, nie mam. Słodycza jakiegoś mogę zjeść, tu mam, jakieś mam takie żelki. O, sobie mogę. Jakaś płytka chyba DVD z filmikami z PlayStation 2. PSI 2 disk 100% unofficial. No 100% unofficial. This is not a game. No właśnie. Ciekawe. I patrzcie, Action Replay 2 dla PS2, reklamka. Także to jest DVD. Możemy to kiedyś puścić, pooglądać te filmiki, co? Chyba nas za prawa autorskie nie zbanują, co? Płyta niebieska, a, tak jak na PlayStation 2, fajnie. Chociaż nie, no zaraz, jak to jest niebieskie, to CD chyba jest, a nie DVD. Tutaj nigdzie nie widzę oznaczenia DVD, a płyta jest cienka chyba. Płyta jest chyba cienka, nie jak DVD, nie wiem w sumie. Powinno być logo DVD, to jest, chyba jest jednak CD. No ale mniejsza z tym. Resident Evil Code Veronica, o. Zobaczcie, to chcieliście, to możemy sobie obejrzeć właśnie. PS2 Game Footage, Ispro 2, Star Wars Starfighter, Zone of the Enders, Red Invasion, Simpson Wrestling, o, na PS1 tutaj są jeszcze jakieś kody. I Ispro Evolution 2. Tutaj jakieś coś też jest, gadżety jakieś, Movie Maker jakieś, co to jest w ogóle? Jakieś reviews i previews, o, to są recenzje. Sobie poglądamy to wszystko. Devil May Cry to fajna gierka. Pojawi się na kanale. Kiedyś. Extermination, nie wiem co to jest. Klonoa 2 to jest platformówka bardzo fajna. Red Faction to był chyba FPS. Interview with Revolution Software, Creators of Broken Sword 3. Czyli wywiad z twórcami Broken Sword 3. Bardzo fajnie. To nie jest żaden pirat. To nie jest żaden pirat, tylko to było dodawane do czasopisma. Pisze Compact Disc, czyli CD, ale kolorem to Blu-ray wygląda. A Wild 9 mówisz, że od 19.20 do 49 plus przesyłka. O, drogo trochę. Ale za 19 można by było kiedyś kupić. O, bardzo fajna gierka, fajnie pomysłowo zrobiona. Nie znam innej podobnej. Fajnie mi cię z demka, a szczególnie wszystkie. Axel w Green Game Center są wszystkie demka na PC i pełne wersje. Tam demek chyba nie widziałem. Chyba tam demek nie widziałem, wiesz? Widziałeś może, czy jest tam tunel B1. Nie, ale ja mam tunel B1. Ja mogę ci sprzedać ten tunel B1, bo mi to jest, nie jest potrzebne. Sprzedać czy się wymienić, nie? Ja ci mogę wysłać tego tunel B1, ale to jest gówno. Naprawdę chcesz to? Chcesz tą gierkę? Ja ci mogę wysłać w każdej chwili. W każdej chwili ci to mogę wysłać, tylko naprawdę chcesz to? Dobra, lecimy dalej. Chcesz ten tunel B1, to tylko powiedz.
Tu mamy demko ODT. Kiedyś pokazywałem to, natomiast to jest bardzo rzadkie demko. Albo to jest pełna wersja. Czekaj, demko czy pełna wersja? Czy tu jest napisane, czy to jest demo, czy pełna wersja? Synosis w każdym razie to zrobiło. Synosis. Może to być demko, a równie dobrze może być wersja promo. Trudno powiedzieć. Czekajcie, spróbuję tu przeczytać, może czy to jest... Czy to jest napisane, jest coś o tym, czy to demo, czy nie? Nie, to jest chyba pełna wersja. Popatrzcie, jest kod /01391, więc to jest raczej, proszę Państwa, pełna wersja. Bo demka miały początek przeważnie, nie wszystkie oczywiście, ale większość z SCED, a tu jest SLES. I numer taki dosyć wysoki, to jest chyba pełna wersja. Dlaczego statyw zesłania ci twarz, mógłbyś tu inaczej ustawić? Nie, nie mógłbym, bo mam tak, wiesz, pokój tak tutaj dosyć mały, więc nie mogę inaczej. Tu mam tak dosyć ciasny pokoik, niestety nie mogę. Pełna wersja ODT, a może to ruski tłok? Nie, to nie jest ruski tłok. Na pewno nie. Zwłaszcza chociażby dlatego, że to jest czarne. Widzisz? Baderius, naprawdę wprowadzasz tylko zamieszanie. Pomyśl to zanim coś napiszesz, bo szkoda strzępić ryja. Dobra, tu mamy jeszcze tak. The Mami. O, to ja tu mam tą płytkę chyba od Lepy. The Mami, no, tylko to w innym opakowaniu było. Było na kanale ogrywana ta płytka. Tu jest Champions League 2000-2001. Milionerzy, o, to też ogrywane było. I poza tym jest co? Tutaj MTV Sports Pure. Było to ogrywane, było to demko ogrywane, tylko w innym opakowaniu to było, nie? Alex Ferguson's Player Manager 2001, to wiadomo, to się postarzało już. Nie będziemy w to grać. WWF SmackDown 2, to jest wrestling. Sheep, to są owce jakieś. Taka chyba... strategia, czy co to tam było, dokładnie nie pamiętam, bo nie grałem w to chyba nigdy. I Moto Racer World Tour, to chyba też było ogrywane na tym demku przeze mnie. I Smurfy jakieś, ale to był chyba filmik wtedy, co żeśmy patrzyli. I to jest płytka numer 66. 66. Dobra. Tu mamy teraz This is Football 2, czyli to będzie demko, czy pełna wersja. Demo, ale przekreślone? Demo CD przekreślone, demo długopisem przez kogoś. No, co tu chodzi? To wygląda na demo. Patrzcie. No, z CED, z Sony, patrzcie. Ten kod tutaj, SCED. O, ten co się przybłyszczy, 01... Nie, czekaj, 03199. No to SCED to jest Sony Computer Entertainment Demo. Skrót od tego chyba, to jest tak. Tak jak to było SLES, Sony coś tam... Nie wiem, nie znam od czego to jest krótko, w każdym razie. Napisane, patrzcie, full version. Full version. Ktoś długopisem napisał, what? Jak to kurwa full, patrzcie, jak full version, jak tu jest napisane demo only, patrzcie. Demo only, to ktoś się walnął długopisem, napisał, jeszcze zniszczył te opakowanie. Demko, ale dobra, unikalne, bo ja takiego jeszcze nie miałem. Sobie kiedyś też ogramy. Jakiś zrobimy sobie wieczór znowu z piłką nożną, może Rafała zaproszę i coś się zrobi. Nie miałem tego w każdym razie, więc to jest też rzadkie. Ja mam zamiar kiedyś wszystkie demka zebrać. I tu mamy Actua Golf 2. No to też się sprzeda, bo mi to jest w ogóle niepotrzebne. Takie gierki to wiecie, o, i połamane pudełko trochę. Księga, jaka kniga gruba, zobaczcie. No i płytka oczywiście. Golf to jest, wiesz, to już lepiej pojechać sobie na pole golfowe i pograć. Ale dobra. Sprzeda się to. Dobra. Co mamy tutaj dalej? Mamy kabelki. Oryginalne czy nie? Zaraz zobaczymy. Ten chyba nie wygląda na oryginalny. A nie, jest, patrzcie. Nie oryginalny, ale patrzcie, wtyk brytyjski. Co ja mam to z tym zrobić? Chyba sobie do gęby wsadzić, co? No dobra, w każdym razie jest, no. Dobra, lecimy dalej. Jest padzik. No. Wyrobione gałki trochę ma z tego, co widzę. No tak nie jest w najgorszym stanie. Trochę żółty z góry, bo z dołu taki normalny ma kolorek. Na kamerze tego nie widać, ale dobra.
Nie napaliłem się dokładnie na ten tytuł, na Baden, ale zbieram jak najwięcej gier na PSN, byle żeby coś było pozbierane. Konkretne tytuły mam zapisane, żeby je trafić, to nie wiem. Muszę poszukać tą kartkę z listą gier. W This is Football, ale 2005, długo się zagrywałem na PS2, super gierka. Axel, instrukcja do aktua golf niczym lektura szkolna albo dobra lektura na dobranoc. No. Dobra, tu mamy kabel teraz ten wideo, tylko coś on taki krótkowaty, strasznie krótki. Chyba nieoryginalny? No, nieoryginalny, wiedziałem, nie ma logo PlayStation. Nieoryginalny, dlatego taki krótki. Chiński, na pewno. I te czyncze też jakieś takie krótkie, takie te końcówki mają, nie? Normalnie są znacznie dłuższe. Dobra. Memory card. Nieoryginalna, ale zawsze coś. Sprawdzimy może jakieś są save'y, jak nie ma to dodam to do sprzedaży. Tu jakiś rachunek jest? A, 115 zł mnie to kosztowało, plus wysyłka razem 123, ja to sprzedam. Te demka, te konsole i się zwróci to. A jeśli nie całość, to przynajmniej większość. Także spoko, to sobie odłożymy, bo się przyda ten rachuneczek. I Soniak wersja 9002, no właśnie, czyli będzie do tego pudełka. Jak znaleźć, zaraz sprawdzimy go sobie, czy on działa. A tamten pójdzie na handel. I zobaczcie, że teraz w ogóle nie zacina nam internet w ogóle, nie wiem, drugi raz połączyłem i przestało zacinać, to jest wina YouTube'a, proszę Państwa, bo za pierwszym razem się połączyłem i mnie ścinało. Teraz się połączyłem drugi raz na nowym streamie i mnie nie ścina, to nie jest moja wina, tylko wina YouTube'a, proszę Państwa, widzicie? Teraz jest stabilnie cały czas 2000 kilobitów, pokazuję na sekundę, wtedy to była wina YouTube'a, że mnie cały czas rozłączało, no nie moja wina, no. Oj, płyta jeszcze jest jakaś, patrzcie, o, Team Parkour, to ja już to mam. No ja już to mam, tylko w pudełku, więc to też pójdzie na handel. Chyba, że ktoś z Was chce samą płytkę, bo za ile ją na Allegro sprzedam? Za ile? No za... Chyba, że dołożę do zestawu, nie? Może mogę się z kimś wymienić, jeśli komuś zależy, od razu mówię. Szczęściarz 9002. Co tu takiego szczęśliwego? Brexon. Normalna ta. Normalna konsola. Nie ma tutaj nic nadzwyczaj szczęśliwego. Więc jak ktoś chce tego Team Parkour, to dawać znać. Możemy się wymienić na coś. Zależy. I tu tutaj jeszcze jest, czy tu już same krótki? Nie ma już więcej. Dobra. Możemy sobie sprawdzić teraz, czy konsolka działa. Dobrze. Jak masz na zbyciu PS1, to chętnie odkupię. No to mam. No to. O to jest na sprzedaż. Widzisz? O to. Bo to, które teraz przyszło, to będzie pasowało do tego pudełka tutaj. O. Więc ja chętnie mogę Ci sprzedać. Razem z padzikiem. Ten, który tutaj przyjechał razem z kartą pamięci. No i tam jakieś gierki dorzucę. Kabel tylko zasilający. Będziesz musiał jakiś sprawić sobie własny, bo ten jest, widzisz, tutaj brytyjski. Ale to taki kabel to znaleźć, to wiesz, to... Ósemka to się nazywa. Ktoś tam mi ostatnio napisał, że to się nazywa ósemka, o z takim, taką końcówką, no to musisz znaleźć własny, bo ten... Mogę Ci go wysłać, nie? Ale w sumie, no... Nie wiem, czy Ci się przyda. No raczej nie, chyba w Polsce mieszkasz, raczej nie. Dobra, to ta będzie na handel, ta wersja I'm the Daddy 7002. Nie, 7502. 7002, tak, 7002, tak. 7002, więc to będzie na handel. Wersja z tą naklejką, kupiona w tym lumpeksie. Swoje przeszła, działa poprawnie. W środku coś wprawdzie lata. Trudno powiedzieć, co to tak lata, ale w każdym razie ona działa. Przecież jeszcze nawet dwa dni temu na niej grałem, nie? Nie wiem, co to może latać, raczej nic ważnego. Może śrubka? Nie, śrubki są wszystkie. No coś tam lata, ale w każdym razie działa i tak. Nawet zaraz to pokażę, że działa. Dobra, biorę, napisz na priv w tej sprawie. To napisz Ty, bo ja nie znam Twojego maila. Nie wiem, gdzie mam do Ciebie się odezwać. Dobra. Check Norris koło drzwi. Tak. Tutaj Check Norris jest. O, ja miałem kiedyś pokazać Wam ten plakat. Jeśli za pierwszym razem Ci się nie uda, to nie jesteś Chuckiem Norrisem.
When Chuck Norris were born, the only person who cried was the doctor. Never slaps like Norris. Chuck Norris, czyli nigdy nie uderzaj Chuck Norrisa, bo nawet jak się urodził, to i dał w łypę doktorowi. No i takie tutaj żarty. Dostałem ten plakat kiedyś od brata. Ja nie lubię, jak ktoś się z kogoś naśmiewa, więc ja też nie lubię, że z Chucka Norrisa się naśmiewa, no ktoś. No ale plakacik jest, to zawiesiłem, bo dostałem i widać tu wizerunek Norrisa. Kondensator lata w obudowie. Nie wiadomo, czy kondensator. Nie działałoby, gdyby nie kondensator. Rozkręć przed sprzedażą, by sprawdzić, co za ustrojstwo wpadło. Mogę rozkręcić. Napiszę w priv w tej sprawie. Ok, spoko. Albo przejściówkę do kabla. No dobra, ja czekaj. Teraz podłączę tę konsolę. Sprawdzimy, czy to działa. Tylko tutaj trochę muszę porządek zrobić mały. Wszystko tu jest na spontanie dzisiaj robione, proszę Państwa. To mamy i kabel jeszcze zasilania był gdzieś, kurde. Gdzie jest ten kabel? To i to. Spadnie, to oczywiście, że go nie ma. No dobra. Dobra, na górze tu postawię wszystko. Dobra. Przy okazji tego padzika też sobie przetestujemy. I kartę pamięci. Dobra, najpierw już dla świętego spokoju to sprawdzimy tą moją, czy działa. I'm the daddy. To jest ta. Tutaj, dobra. Bo tam coś lata, ale żeby nie było, że ja sprzedaję jakiś szmelc. Dobra. I teraz tu muszę przełączyć kabel. Tutaj muszę zrobić jeszcze coś takiego. Dobra. Podłączam też tutaj ten kabelek. Odpada. Widzisz, działa, to jest moja konsola ta. Wrzućmy jakąś płytkę. No niech będzie ten golf. Zobaczmy ten golfik sobie. Albo niech będzie ten Theme Park World. Zobaczmy to na razie. Gdzie jest ten kabel, Chuck? Cześć ludziska, witam Etero. Widzisz, działa, to jest ta konsola na sprzedaż. A co tam lata w środku, to nie wiem. Po prostu ja taką ją kupiłem, ja tam jej nigdy nawet nie rozkręcałem. Wszystko działa. Natomiast ta płyta chyba jest NTSC, bo patrzę, mam obraz czarno-biały, tu mam kolorowy. Nawet nie zwróciłem uwagi, że to było, czy to było NTSC, czy PAL. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. No, włącza się coś, czy nie? Ale zaraz, chwileczkę, jak ona się odpala tutaj w ten sposób, to ta konsola jest przestrojona chyba. Ja nawet nie wiedziałem o tym. Jak pirata odpala? NTSC? Kurwa. Coś tutaj? Zaraz zobaczymy.
model teraz odpalamy 7002. No ile odpali, bo coś ta płyta może być porysowana. Terf, witam. Tu w padziku nieoryginalnym przepalone wtyki w PSX. Historia mogłaby się powtórzyć jak w przypadku nieoryginalnego pada dołączonego. Ale to jest oryginalny pad. To jest oryginalny pad. Słuchajcie, teraz ta płyta nie chce ruszyć. Prawdopodobnie jest porysowana. Zaraz, czekajcie. Nie, no to jest w palu. Dlaczego mi na czarno-biało tu się wyświetla to? Ta płyta jest w palu. O co tu chodzi, kurwa? Czemu mi na czarno-biało to wyświetla się? Ta płyta może być porysowana już też. I nie chcę się w ogóle odpalić, zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Witam Terf, witam Teor. Widna kabla, nie, kabel jest oryginalny tutaj. Może laser brudny, to nie wina lasera, jeśli już. Płyta, ta masakrycznie to płyta jest porysowana. Zaraz inną odpalimy. Ta płyta była mocno porysowana, ten Theme Park, może dlatego ktoś ją zostawił w napędzie. No teraz w ogóle ona nie rusza. Dobra, weźmy jakąś inną płytę, bo ta płyta to jest, kurwa, no dosyć mocno porysowana. Do regeneracji ją się powinno dać właściwie. Dobra, zobaczmy ten Golf. Tak, mam kolorowe. Uśmiech na twarzy, gdy widzi się, jak się odpala PSX. PSX z naklejką AMD Daddy, a na nim pierwsza grochemiana to Jeremy McGrath, Super Gross. Pamiętne czasy z filmu z kwietnia. No tak. No widzisz, tu normalnie się odpala. Tamta płyta jest, kurwa, tak oporysowana, że wiesz, ona już tutaj nic nie tego. Trzeba ją do regeneracji. Więc ja ją za darmo mogę komuś oddać, bo to nawet głupio sprzedawać. O, logo Actua. Działa moje PlayStation T, a zaraz sprawdzimy te drugie, czy działa. 9002. Dwójka Actua Soccera. No dobra, szybciej zaczyna i tak nie będę w to się rozwodził, jak to się gra. Ja nie lubię Golfa na jakąkolwiek konsolę, więc wiesz. A może kiedyś demo ogrywałem tego na jakimś odcinku? Może coś było. Play. Gdzie mamy? Tam mamy chorągiewkę, tak? No dobra. Tam, a jakiś wiatr jest? Tutaj w dół wiewa, tak? No dobra, to... Tak. I prosto do wody! Continue. Wiatr jest tu, no to czekaj, jak tak zwodzi, no to tak trzeba.
Ludowody, nie! No co to za jaja? Nośnie tego PSX-a na preview byś napisał, jak to wygląda i cena, Axel. Ja wiem ile PSX jest warty, muszę zobaczyć na Allegro, bo nawet już nie wiem, po ile są te PSX-y warty. Stówę? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy mniej? Nie mam pojęcia, po ile są teraz warte PSX-y. Oczywiście z grami i z padem i z kartą pamięci, nie? I z kablami. W krzaczory. Ole! I co teraz, jak mam to przebić przez te krzaczory? Must be cringing after that stroke. Well, I think that shot was down to lack of concentration. Now that really is what you would call having a plug ball. 30 to sam PSX, na pewno. No co ty? Well, in golf anything can happen. Tak. Za 30 zł to nawet dobrego obiadu nie zjesz. Ale się potoczyło. Well, that's a remarkable shot from a horrid bunker. Ojejku, patrzcie. Too hard, much too hard. Gra z komentarzem dla ślepych, ta. Kurwa, ale będę się męczył z tym. Ale 35, no bez przesady. Za 35 to ty wiesz, możesz na loda iść. Źle? Oh no, the crowd obviously weren't impressed, and I must say I don't blame them. That's in the rough. Well, it could have been better, but then I suppose from that position it could have been a lot worse. No what? Well, what can I say? When in doubt, say now. No, ale gówno. Well, what an interesting shot. Jak to przestrzelić? Czekaj, tak? No jest, dobra, teraz tą będziemy walić, to będzie bliżej, o. No znowu na lewo, dlaczego on na lewo wali cały czas? Co to za golfowanie? No nie wiem, po prostu sprawdzam, czy działa. No, ale chyba za mocno, co? A może? A nie, właśnie za słabo! Ale nie, no wpadło na te pole jaśniejsze, dobra. No, już? Nie wiem, może tak o... No czemu bokiem? Przecież linia była na, do dziury tej. Takie gówno. Nie wiem, od czego zależy siła. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Czekaj. O taką może? No i czemu na lewo? Przecież była linia prosto na kulkę. Na dziurę tą. Ale gówno, co? To trzeba będzie tak na bokiem się ustawić, żeby on tam dalej walnął. No i teraz znowu, w koło pierdoła, jaka gierka gówniana, bunkier, kurwa. No wpadnie na te jasne, czy nie? No, fajnie.
No, wpadło, dobra. Korwin mówił, że na golfa to jeżdżą tylko urzędasy. Bo można łapówkę dać łatwo na polu golfowym i wtedy nikt nie podsłucha, nie podrzuci jakiejś pluskwy czy podsłuchu. Może tak faktycznie jest, nie wiem. Dobra, jest dobrze? Nie no, przeleciało, jejku! Ale gówno! No i nie ruszyło się. Na lewo, bo angielska gra, no chyba. Albo lewacka. Czerwona flaga to lewacka. Już? Za daleko, no jest. Czemu cały czas na lewo mi to wyrzuca? Co to za gówno? Proszę Państwa, nie wiem, jak teraz nie poleci do dziury, to ja wyłączam to. No fajnie, ile za nim chcesz, no? No sprawdzę za ile, no w każdym razie, no mniej więcej coś około, nie wiem, 100, jeśli gry dorzucę i te, i pada, i to jak ona, gdzie ona leży w ogóle, kartę pamięci. Chyba uczciwa cena, co? No jakie... Ja nie mogę. Kumuchy i Chińska Republika Ludowa, no. Będzie za migo, oczywiście, że będzie, tylko nie mam na razie czasu i chęci. Będzie, bo ja muszę dokończyć ten filmik o Amidze. Będzie, będzie. Tam już jest zaczęte z tą Amigą. Czekaj, o patrz, no i patrz, jest dobrze linia, patrz, idzie do dziury linia, widzisz? Tam jest dziura czarna i patrz, powinno iść prosto do dziury, a pójdzie lewo. To więc ja czekaj, może zrobię o tak. O, przeleciało, odskoczyło od dziury. Kurwa, ale dobrze zrobiłem, że na bok tak dałem trochę. Ale czemu trzeba tak na bok dawać? Skoro idzie do linii, czy jakieś pojebane? Wybiera się Excel na Pixel Heaven za rok. No raczej tak, no. Jak oceniasz tę grę w skali bigosów? Ile bigosów w skali flagów? Myślę, że wolałbym zjeść bigos niż grać w tą grę. To chyba dobra ocena, co? Dobra, czekajcie teraz, tak. Za daleko, no. Ale dobrze szło. Czekaj, coś takiego. Trzeba kombinować, żeby trafić. No czekaj, to teraz znowu tak muszę. Przeleci. Wow. Bigos Actua Golf. Oczywiście, że tak. Actua Golf 2 wyszło we wrześniu 97 na PSX oraz na PC-ta w maju 98. Możliwe, no. Znosi, bo masz wiatr tu, ale tu nie było pokazane, że mam wiatr właśnie. Wiatr był, jak wiesz, z daleka waliłem, a tutaj nie było nic o wietrze. Chorągiewka wskazuje ci wiatr. Chyba, że chorągiewka, no. Dobra, wbiłem. To co, wyłączamy i teraz zmieniamy konsolę na tą drugą. Radzimy tą, co przyszła. A ta, co jest teraz, to mogę ci, Sebastian, właśnie sprzedać ją, bo to w sumie... No chyba, że nie będzie, ta druga mi nie będzie działać, to ją zostawię, ale zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Ta płyta to polerowana chyba była taka. Taka. Widać, że coś było szlifowane z nią tutaj. Od razu jakieś pudełko dla mnie ogarniemy.
chyba nie mam co. Tutaj chyba nie mam pudełek. Chociaż jakieś są. Nie, tutaj nie mam pudełek w ogóle. Może są. Tu są jakieś pudełka. Dobra. Dobra. To dobra, zmieniamy teraz tą konsolkę. To była w każdym razie moja na razie testowana. To była moja testowana. I'm the daddy. Tutaj. I ona będzie na sprzedaż. Tą naklejkę nie wiem, czy Sebastian, jak kupisz to, to chcesz zerwać to, czy zostawić. Ja bym ją zostawił, bo tak jak historycznie. Ktoś ją kiedyś nakleił. Dobra, to teraz lecimy na Szczecin. Tutaj następną tą. Ale teraz ta, co przyszła dzisiaj? No, 9002. No, to jest ta. Dobra. Nie, tutaj w tej nic nie lata. Dobra. Uwaga. Wygląda, że jest wszystko ok. Wrzućmy sobie kartę pamięci i padzika. Zobaczymy, co tu w ogóle jest na tej karcie i czy padzik działa. Dobra, karta jest. Zobaczmy na tej karcie pamięci. Co tu jest, jakie były save'y? Kto w to grał w ogóle? Wyczyszczona? Czyżby? A może nie działać slot kart pamięci? Zobaczmy sobie jeszcze na tamtej. Albo karta pamięci może nie działać. Czekajcie, jakby to najprościej sprawdzić? Mogła być wyczyszczona, weź przed sprzedażą ktoś mógł wziąć wyczyścić. To czekajcie, może wróćmy jakąś gierkę, w której można save'a walnąć. Tylko ja tutaj teraz żadnej chyba takiej nie mam. Co przy sobie? To musiałbym pójść, przynieść jakąś. Albo inaczej zrobimy. Wrzucimy kartę pamięci jakąś moją i spróbujemy przegrać save'y. O, to będzie najprościej. Czy dam radę przegrać save z mojej karty pamięci na tą, którą teraz włożyłem? Zobaczymy, czy ona działa, albo czy slot kart pamięci działa. Resztę dogadamy na priv. Odezwę się na spokojnie, tu ustalimy szczegóły, ale rezerwuję dla mnie. Dobra. It's a kind of magic in the console. Ok. Jest cena uczciwa. Ok. Dobra, zobaczmy karty pamięci. Moją wyczytuję. No, są save z V-Rail 2. Break są, to są twoje. Twoje gry. Trochę przegrajmy coś sobie, czekaj, kopii. Na przykładowo to. O, patrzcie, jak kopiowanie save'ów wygląda. Działa. Czyli karta pamięci po prostu była wyczyszczona. Próbujmy sobie teraz, proszę Państwa, jakąś inną wrzucić kartę. Sprawdzić. To może wrzućmy do drugiego slotu teraz na przykład. Jakąś, nie wiem, na przykład jakąś nieoryginalną teraz też wrzucę, żeby sprawdzić, czy ona działa. Czytuję moją kartę pamięci. Copy. Co tu możemy sobie skopiować? Co to jest? Team Hospital. Speedster. Sledstorm. Tomb Raider. Skopiujmy sobie Tekena na przykład. O. Działa. No to działa. To fajnie. Od razu sobie skasujmy to, bo te save'y są nam niepotrzebne przecież. Potem, żeby mieć całą czystą kartę pamięci. Właściwie nie, to nie czystą, to Sebastianowi wyślemy, no. Chyba, że Sebastian potrzebujesz jakichś save'ów, to ci od razu bym dał tutaj.
jeśli jakiś save'ów potrzebujesz, chyba raczej sam wolisz sobie save'ować. Dobra, to działa. No dobra, niech leży na razie tu. I jakąś gierkę, no niech będzie któreś z tych demek po prostu puścimy. Które tu można by było puścić. Tak, jakąś jedną gierkę po prostu. Nie będę całej płyty oczywiście odbywał, tylko jedną gierkę jakąś. Jedną demówkę, jedną w sensie gierkę z jednej płyty. Co tu można by było takiego puścić fajnego? Będzie to. Dziękuję. Slashers, dzięki za suba. Dziękuję. Slashers, dzięki za suba. Dziękuję. Slashers, dzięki za suba. Wybierają tyle prowizji, a to się gliczuje. Witam, Slashers. Przepadły save'y z V-Rail 2? Nie, nie przepadły, tylko skasowałem z drugiej tej karty pamięci. Zostaw mi tą naklejkę. No to znaczy, ja jej na pewno nie będę zrywał, tylko czy ty byś sobie ją zerwał? Brexon, to nie miałeś kopii. O Jezu, to były moje save'y. Dziękuję. Slashers, dzięki za suba. Czwarty raz, widzicie? Pobierają prowizje za te głupie powiadomienia, a patrzcie, jakie to jest zgliczowane. Ale dziękuję tym bardziej, Slashers, za suba, no. Dobra, zagrajmy sobie jedną tutaj gierkę i na dziś chyba skończę. Cardinal Sin, właśnie to chciałem pokazać. Możecie sprawdzić też od razu, zaraz. Dziękuję. Slashers, dzięki za suba. Możecie sprawdzić od razu, ile kosztuje ta gierka na Allegro albo na eBayu. Bardzo fajna bijatyka na miecze, że takimi rycerzami takimi w zbrojach. Fajne, zawsze chciałem mieć pełną wersję, ale to było nieosiągalne w latach 90. 98 rok, Cardinal Sin is a trademark of Sony Computer Entertainment Europe, designed and developed by Kronos Digital. Aha, co tu jest? A, napisane było start, klikałem, start nie działał, to krzyżykiem, no. Tournament versus player. To tournament. Siedzi niestety Nefira i Redemptor. Takie fajne po prostu klimacik, taki jakby średniowieczny i fantazy, coś takiego. Dziękuję. Malinka, dzięki za suba. Dziękujemy, Malinka. Begin. Dziękuję. Dobra, walczymy, patrzcie, jak fajnie tutaj mieczami się nawala. Sprawdźcie na Allegro, ile to kosztuje, jeśli możecie. Fajne. Te smugi takie jak Soul Blade od tych mieczy. Bardzo fajne. O, nawet to jest bardzo podobne nawet do Soul Blade'a. Jest bardzo podobne do Soul Blade'a nawet. Tylko Soul Blade jest trochę szybszy. Szybsze ciosy ma. Wow, rzucił mną, dobra. No, pokonałem typa. Redemptor wins. Fajne po prostu, kurde. Więc konsolka, jak widać, sprawuje się chyba poprawnie.
No, klikałem przecież blok. Stawaj. No niewiele brakowało, dobra. Kardynał, syn kardynała. No właśnie, też tak zawsze sobie się śmieszkowałem, że syn kardynała. Nigdy nie słyszałeś o tym tytule, muzyka fajna, no spoko. Przegrałem, Comic Sun 1998, available in English, France, Espanol, Italiano. Spoko, mogę sam sformatować. Ale ona jest sformatowana już, ta karta była. Illuminati na ekranie loading, gra trochę wygląda jakby prequel Soul Calibura. No, 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 coś w tym stylu, nie? Graficznie nie jest zła ta gierka, jak na tamtą lata muzyka taka klimatyczna jak w średniowieczu. No właśnie, w średniowieczu wygląda jak starożytny Egipt. Jeszcze raz? Czy jakąś inną gierkę teraz spróbujemy? Uuu, Sebastian, wiesz co, wkurzysz się. Nie działają krzyżaki, coś tutaj patrzę. Nie, nic, nic. A, bo to gierka może zgliczowała się. Teraz nic nie mogę zrobić. Chyba to jest jedna z tych gier, którą trzeba... po której trzeba reseta walnąć. Nic nie mogłem kliknąć w ogóle. Zgliczowało się coś. Zmienimy sobie jeszcze raz, teraz inną tą zawodniczką, weźmiemy jej zawodniczkę, tą laskę. Gula World. Szukałam PSX-a od dawna, ale nie spodziewałem się, że kupię od ciebie. Fajna wiadomość na zakończenie dnia. No spoko. Tak, w Gula World demko sporo pogrywałem kiedyś. No wiem, no możemy zaraz pyknąć, jak już chcecie, ale to i tak do tej gierki kiedyś wrócimy. Dzisiaj to ja jestem zmęczony i nie chcę, żeby ten odcinek był oficjalny. Więc później tak pewnie go zablokuję albo ustawię jako niepubliczny czy coś. No zobaczymy. Nefra. Mówisz, że znak iluminatów, że ten trójkąt, tak? A może, no. Templariuszy znak? Nie wiem, ja się nie znam. Ale może tak. Final round. Teraz działa wszystko. Ja się przestraszyłem, że nie działają strzałki, kurwa. Tutaj działa. Wszystko działa, wszystko, tam się gierka zgliczowała, demko, i nic nie można było zrobić, żaden przycisk nie działał. Dobra, nieważne. No. Przegram. No. Dupa blada. Nie wciskałem w sumie w tej walce teraz w ogóle bloka żadnego, więc dlatego. Oko wszechwidzące. A może i tak. Dobra, jeszcze Gula World i kończę, bo ja jestem już padnięty dzisiaj. Jeszcze muszę posprzątać tutaj to wszystko przecież, no. Gdzie to ta kula była ta? O, znowu nie działa. Widzisz, ta gierka glitchuje po tym demku, się glitchuje, że nie można nic zrobić. Dziękuję. PITR USPL, dzięki za suba. Dziękuję. Dziękuję. PITR USPL, dzięki za suba. Mortal Kombat w Egipcie, no. To nawet jest lepsze niż dziękuję. Mortal Kombat 4, moim zdaniem. USPL, dzięki za suba. Dziękuję. PITR USPL, dzięki za suba.
Cool Award chciałeś, tak? Eryk. Tytuł ciekawy, czym się oni inspirowali. Illuminatami właśnie. Assassin's Creed Origins. No, 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 coś w tym stylu. Ale Assassin's Creed, jakby Mortal Kombat, coś takiego. No, 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 takie... Takie klimaty. Dobra, new game. To tu muszę teraz się skupić, to mało będę mówił. Dobra, czekajcie. Exit. Tej klepsydry pamiętam, że trzeba było nie brać właśnie chyba. Aj! Za wcześnie, ład. Jeszcze raz. I co, od nowa? Nie ma tutaj, że restart... Dobra, za wcześnie skoczyłem, dobra. Kurwa. Maze the Dark Age, fajna bijatyka na Nintendo 64. No właśnie kojarzę, to coś w tym stylu. Halo, kardynał. Nie, jego syn. Aha, jest tata. Teraz dziękujemy za 4 suby od tego gościa, no. Jeszcze raz zagramy. Dziękuję! Właśnie, ale dobrze ustawiłem taki dzwonek, nie? Że dziękuję! A wam, kochani, którzyście głosowali na mnie, którzyście wspomagali mnie, dziękuję. Bo to garstka Polaków. Dzisiaj to jest 7 tysięcy osób, może 80. Dobra. Jabłuszko. Kluczyk i teraz do exit idziemy. Będzie u nas będą kolejne levele, czy nie? Powinno być, z tego pamiętam, że to było kilka leveli, no. Dobra, press X, ok. Airbus. Klucz. Dobra, gdzie było exit? Tutaj. Well done. Oj, kurwa, myślałem, że spadłem. Kurwa, ale się przestraszyłem. Monetka. Dobra, teraz gdzie? Dobra. Tam jest klucz. Czekaj, jakby te klucza teraz się skakało. Kurwa. U, wow, jak to było teraz tam, żeby skoczyć? Czekaj, może tędy? Chyba tak. Zaraz zobaczymy, bo już kurwa nie pamiętam. Czekaj, klucz jest... Nie, czekaj, jak to kurwa było? Czekaj. Kurwa, chyba tak, tutaj. Ale ja tam nie doskoczę, przecież to za daleko jest. Nie, no czekaj. Jak to kurwa było? Już głowa nie ta. Oż ty. Może tędy. No, tak, chyba tak, tędy. I tu jest klucz, no. Dobra, teraz jak wrócić tam, gdzie było exit? Exit jest tam, ok. Bierzemy dynię. I mamy 16 sekund i zdążymy chyba, co? O, jest! O, i teraz mamy bonusowy level. Teraz takie coś wzięliśmy, tak? No to wszystkie teraz trzeba na czerwono zapalić, tak? I tam jakieś znajdźki jeszcze są, tak? Well done! A! Gites! Tyle, tak? Myślałem, że tam jeszcze coś... I to koniec tego demka, tak? I tu mamy pozostałe plansze pokazane. A, fajne są tutaj rzeczy, ale to trudna gierka. To jakaś szwedzka czy fińska gierka, z tego co pamiętam, czy norweska, tam w każdym razie ze Skandynawii ta gierka jest. A chyba gierek na PlayStation z tamtego regionu to też było nie za dużo. Jeśli to nie jest jedyna, nie wiem. Czemu mam cię nie załamywać? O co chodzi? Jak daj dzwonek, jak no, krzyczy z więzienia jebać Kaczyńskiego. Nie no, bez przesady. Szkoda szczępić ryja. Kulaward też ma podłoże egipskie, jakieś symbole są na tej wierzchni. Ogólnie egipski odcinek, no. Klątwa PSX OXL, każdy dostał klątwę, a poprzednio były kasety, czyli afera kasetowa. We łbie się kręci, no trochę. Skacz piłeczką. Skacz. Hopsa! Hopsa sa!
Jakie LSD w tle, no, można kurwa, wiesz. Dobra, ja już. O, jest Dead Ball Zone, ja to mówiłem chyba. Dzisiaj to jest ten sport. Kurwa. Ten taki. Ja nie umiem w to grać w ogóle. Ten sport przyszłości, że wiesz, masz piły mechaniczne i jakieś łańcuchy i napierdalasz się, żeby zabrać piłkę, zamiast wiesz, zrobić wiesz, ślizg czy faul. To było chyba to, nie? Ale ja nie umiem w to grać. Nie pamiętam, co się czym robiło. Więc tylko pokażę to. Jump na piłce, jump na bali. Jest chyba więcej plansz, miałem w demku możliwe, chyba że już nie pamiętam. A możliwe, jakieś, miałeś jeszcze inne demko. No mamy, patrzcie, tutaj coś takiego. Versus CPU, ok, komputer. Dobra, czy jestem czerwonym, czy niebieskim, bo nie czaję. Czerwonym. Nie. Czerwonym jestem, tak? Dobra. Aha. Ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. I jak tu się czymś atakuje. Dobra, rzuciłem tu piłkę. Nie wiem w ogóle, co się dzieje, proszę Państwa. Trafiłem? Nie, nie ma. Nie trafione. I jakoś tu można było piłą mechaniczną, czy coś takiego tam atakować, ale jak to się robiło? Czekaj, jak to kurwa się robiło? Trójkątem, kwadratem? Nie wiem. Jak to się robiło? Czekaj, nie wiem. Wszystko naciskam po kolei i nic nie cholery nie działa. Co? What? Samobuja wbiłem? Czekaj, replay samobuja? No fantastycznie, po prostu chciałem podać, a on wrzucił bramkę. Rzygamy tęczą, no. Egipskie klimaty na pozytywne, dopiero miało szczęście jakiś PSX. Jeszcze była gierka Egipt, coś tam, to kiedyś Lepa pokazywał, to jakieś gówno było. Efekt Ameryki jednorożców po graniu w Kula World. Czym to się te piły mechaniczne włączało, bo nie pamiętam. Coś tu jakoś się robiło, ale czym? Nie wiem. Nie mam pojęcia, klikam w ogóle byle co i nic mi nie działa, nie mogę przyjąć tej piłki w ogóle. To się za szybko wszystko dzieje, ja nie wiem co się czym robi, nie mam tu instrukcji do tej gierki. I kiedy będziemy to demko normalnie ogrywać, to sobie zajrzymy oczywiście do PlayStation magazynu, żeby mieć wiesz, sterowanie. Ale teraz to tak gramy tylko, żeby sprawdzić, czy konsola działa. A, tu się zbiera bronie chyba na tych itemkach, tak? Tam to się podświetla, chyba. Nie wiem, ja nie umiem w to grać. Jak ktoś z was zna ten tytuł, to może wie. Bo ja to, kurwa, nie czaję tego. Nigdy tej gierki nie czaiłem. Fajny pomysł, ale kurwa, nie ogarniam tej gierki, no. No. No i nie wiem, i skończyło się po prostu. No dobra, to na dziś to by było wszystko, to Sebastian, jak chcesz to napisz, to ci tą konsolę wyślę, to co, to tutaj co stoi, ta tutaj. Dobra. I na dziś to wszystko. Nawet mogę przygotować jeszcze pudełko ci od razu z tą konsolą. Ma być dla ciebie ten I'm the Deadly. Dobra. To kable, bo to nasze. Ten kabel od razu mówi nieoryginalny, nieoryginalny, ale taki był tutaj, dzisiaj przyszło. Nieoryginalny. Taki był. I padzik. Padzik ten. Tutaj, ten co był też dzisiaj przyszedł. Sprawny, działa, wszystko ok. Jakieś gierki pomyślę jeszcze, jakie ci tutaj gierki wrzucić, nie wiem, dwie, trzy. Kartę pamięci jeszcze, oczywiście. Ona jest cała czysta. Dobra, i gierki, no. To gierki to później poprzynoszę jakieś tam, bo to z innego pokoju muszę.
tą konsolkę, to sobie od razu do tego schowam tutaj. Do kompletu. Chociaż teraz nie wiem, czy jest sens, bo i tak niedługo pewnie będę grał. Może jutro jakiś live czy coś. Chociaż nie, jutro prawdopodobnie z Mateuszem się spotkamy, to u niego zrobimy live w PlayStation 2 czy coś takiego. Się wymyśli jeszcze coś tam. W sumie to bym chciał coś zobaczyć. Bo na pudełku są chyba nawet numery konsoli. Tak mi się wydaje, no jakieś tam B coś jest. Naklejka, no czyli to nie będą się zgadzały, ale są ogólnie naklejki. I z numerem takim tutaj. Ale ten numer w ogóle nawet nie jest podobny. Czekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To nie ten. Nie, tutaj nie ma numeru chyba. 3. No nieważne, w każdym razie i tak to nie będzie pasowało do tego, tylko chciałem zobaczyć, czy ogólnie są na pudełku numery konsoli, w sensie seryjne, ale chyba jednak nie ma. Chyba jednak nie. Dobra, nieważne. Niedźwiedzie szetarzają śniegu. No, śnieg spadł, ale właśnie dzisiaj jak na szczęście szedłem, to nie widziałem. Ale są, to nie są żarty. Tak sobie padał właśnie śnieg. No pada, pada. Znaczy w tym momencie może nie, ale padał, padał oczywiście dzisiaj. No. I tam będzie ok, ale już i tak kończymy. Pizga, ale śniegu zero. Aha. Serię pewnie masz na płycie głównej. No patrzyłem, ale to nie była ta, to nie pasowało w ogóle do tego. Nawet nie było podobny ten numer, więc nie wiem o co chodzi. Dobra, nieważne. No, ja będę kończył już na dziś, chyba że macie jeszcze pytanie. Ten Golajwa pewnie ustawię jako prywatny, bo to wiecie, to tutaj raczej był test sprzętu, czy to działa, paczka przyszła. Przerywało nas tam, więc to ustawię raczej jako prywatny, ale było miło tutaj spędzić czas. Chyba że chcecie, żeby to zostało, żeby kiedyś ktoś mógł sobie obejrzeć, ale nie wiem, czy jest sens, czy to ma jakąś wartość, ten filmik. Czy ten filmik ma jakąś wartość? Raczej nie sądzę. Lepsze już były na kanale. Znacznie niż takie coś, co dzisiaj tutaj. Cardinal Sin nie ma w ogóle na Allegro, no czyli unikat. To możesz zobaczyć, czy jest na wiesz, na jakimś eBayu, czy na OLX-ie. No to pa. Dobra. Ja już kończę, bo jestem zmachany dzisiaj i jeszcze mam trochę rzeczy do zrobienia. Tu przede wszystkim to posprzątać trzeba też, no. To dobranoc. Miłego wieczorku. Heja.